No i co? No i wracamy. Wracamy do tematu cenzury. To jest takie poważne słowo. Ono mi się kojarzy w ogóle, nie wiem, z nauką o Polsce lat 80. Trochę tak. Z tymi mediami, z którymi nas często męczyli na studiach, że ja już po prostu czasem mi jednym uchem wylatywało i ciekło z nosa właśnie tą historią mediów pod cenzurą, o tym, jak się omijało cenzurę, jak się w tym drugim nurcie operowało, że jakoś tak... Tak. To wszystko ma dla mnie taką historyczną ciężkotę. Mnie się to słowo kojarzy z piosenką Perfektu, ale w koło jest wesoło. O czym milczeć, o kim pisać, kogo skarcić za hołdysa. Pamiętam, że jak słuchałam tej piosenki, to tato mi wyjaśniał cały kontekst polityczno-społeczny. Mówię, tej ciężkota historii. I ja po prostu wtedy, no wtedy to było, nie wiem ile ja miałam lat. Ja byłam jeszcze w fazie bardziej motylków, więc nie za bardzo rozumiałam tej ciężkoty tej piosenki. A teraz za każdym razem, jak ją słyszę w radiu, to wracam do tego wytłumaczenia i te wersy rzeczywiście mają to brzmienie, które jest tam ukryte. No właśnie, i ukryte, ukrywamy, zabieramy. Chodzi tutaj nam w tym temacie o to, że biblioteka, gdzie pewnie gdzieś w Ameryce. W Ameryce, bo to tak, jest case amerykański. Madison Country High School zgłosiła zarządowi książki, które mają zostać ocenzurowane, to znaczy, że takie, które mają zostać usunięte ze szkolnej biblioteki, żeby uczniowie po niej nie sięgali. Tak, trochę pomyliłam. Chodzi o to, że społeczność tam zgłaszała zarządowi jakieś konkretne problemy, a rada szkoły uznała, że te problemy nie są ważne. Najważniejsze jest to, że w bibliotece są książki, które absolutnie nie mogą być w tej bibliotece. A i zajęła się tym. W ogóle te książki, bo tam była cała lista. Tak, i ona 21 była... pozycji. I tam ona jest bardzo różnorodna. W ogóle leci od takich klasyków, które byśmy powiedzieli, że to jest wysoka, klasyczna literatura, po współczesną fantastykę Janka Dultową. Tak, jest opowieść podręcznej, jest wywiad z wampirem, jest opowieść o złodzieju ciał, Imperium Bush, Sarah J. Maas, bonjour, worek kości, to Dallas 63, miłość, Sula, Tar Baby, najbardziej niebieskie oko, dotknij mnie, odkryj mnie, rozbudź mnie, oraz niewydane po polsku tomy Shatter Me, Imagine Me i Unravel Me. Ale ja dzisiaj widziałam, Unravel Me już ma zapowiedzianą premierę. Tak, też. Tak, no. Absolutnie prawdziwy pamiętnik, Cedry pod śniegiem, Charlie, bonjour, oraz Furyborn. Charlie, nie ma wydanej w naszym języku. The Perks of Being a Wallflower. No właśnie. Stephena Crosbiego. No, całkiem niezły wybór współczesnej literatury, która podejmuje bardzo ważne problemy. Mm-hmm. Problemy związane z patriarchatem, z nierównością, z chorobami psychicznymi, z tym, co może czekać nas w naszej niepewnej przyszłości, chociaż zostało już spisane kilkadziesiąt lat temu. No i oczywiście wszystko, co związane z erotyką, tak? Chyba bo to tak. Tutaj też się nam pojawia. Tak. Ale to jest taki, mam wrażenie, case, który można by powiedzieć, ty powiedziałaś o tej jednej szkole, ale tak. To jest problem, który się pojawia w mediach co tak kilka miesięcy albo dokładnie. Kilka lat. W ogóle nie? Tutaj, z tego, co czytałam, no to jest tutaj pani, jest tutaj sobie organizacja, która... która w kwietniu zeszłego roku uchwaliła ustawę, która nałożyła na szkoły obowiązek informowania opiekunów prawnych w przypadku, gdy książka zawiera wątki seksualne. I ta ustawa miała wejść w życie 1 stycznia, ale nie objęła ona szkół publicznych, do których zalicza się ta nasza Madison Country. Dlatego rada szkoły postanowiła wprowadzić własne ograniczenia. Tak, dlatego, że ogólnie chyba jest bodajże case lat 80., jeżeli chodzi o decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, że właśnie no, nie można zakazywać dostępu do literatury, również dzieciom i młodzieży. I to też jest związane, no niestety, no tutaj nie da się nie politycznie, tak? Im bardziej dane środowisko jest konserwatywne, tym częściej zdarzają się takie sytuacje, a w Stanach Zjednoczonych jest to dosyć częste, dlatego że na to, jak szkoły publiczne są dofinansowane, mają wpływ podatki, mają wpływ osoby, które są w danym
regionie, tak, w danej miejscowości, w danym mieście. I to bardzo na to wpływa, tak? Dlatego to, ten podział i właśnie wykreślanie tych książek robi się tym bardziej przerażające, bo fakt tego, że gdzieś mieszkasz, jesteś młodą osobą, nie wybierasz tego miejsca do zamieszkania, sprawia, że na przykład masz ograniczenia i jesteś poddawany cenzurze i to, co czytasz, jest poddawane cenzurze. I moja odpowiedź znowu brzmi nie. Znaczy, że nie wolno. Ja powinna mieć w ogóle jakiś taki set zasad. Nie wolno ograniczać, nie wolno cenzurować, Ja bardziej zastanawiam się pod kątem zamawiania tych książek, ponieważ nie kojarzę, jeżeli chodzi o nasze biblioteki szkolne, w sensie te, które znam w szkołach, do których chodziłam, żeby tam było coś takiego. To znaczy, wiem na pewno, że no był szereg, była taka rama zazwyczaj, jeżeli chodziło o gimnazjum, ponieważ gimnazjum to był taki moment, kiedy na początku byliśmy jeszcze dzieciaczkami, ale pod koniec byliśmy już prawie dorosłymi ludźmi, więc no, to był ten moment, kiedy gusta się bardzo mocno zmieniały. Więc ja pamiętam, że jak byłam w bibliotece, to wypożyczyłam Filipiuka, to było M3 dla taty, nawet nie dla mnie. I pamiętam, że miałam problem z wypożyczeniem tej książki, że pani bibliotekarka pytała się mnie, czy ja zamierzam tę książkę przeczytać, bo ona no, jest bardziej plus 15. I ja wtedy mówiłam, że to jest dla taty i ona powiedziała okej, bo jeszcze wtedy nie była w bibliotece miejskiej. I moja konkluzja, do czego dążyłam, do tego, że biblioteki jednak mają jakiś ograniczony budżet na te tytuły, więc to wygląda tak, że jakby siada pani bibliotekarka, bądź pan bibliotekarz, osoba bibliotekarska i wybiera te książki. Mhm. Więc te książki wpierw były w tej bibliotece, a teraz zostały zakazane, więc pytanie, dlaczego kto się zamówił. Poprzednia władza, albo one po prostu zarząd, na przykład trafiły, no bo ktoś na przykład je oddał. Myślę, że to, co powiedziałaś, że to jest bardziej case. To jest case tych książek, które są współczesne. Tutaj właśnie myślę o Mafii, o Sarah J. Maas, bo jej troszeczkę bardziej oddzielam względem tego, co komuś może się wydawać, że nie wiem, że no jest dobre albo złe dla młodego umysłu i właśnie zamawiać czy nie zamawiać, bo to już znowu będzie sytuacja taka osobista. Tylko bardziej chodzi mi, że ja mam problem z tą klasyczną literaturą. Podcast zrealizowany we współpracy z Mediateką Memo. Z tym wywiadem z wampirem, z tą opowieścią podręcznej. Książkami, które, to jest tak samo, nie wiem, jak próbowano wykreślać tak samo Władcę Much. Książkami, które są niewygodne, bo poruszają ciężkie tematy, ale są już klasyką literatury, która jest światowo doceniana, tak? I usuwanie tego, z takiej możliwości, z tego zasięgu, żeby sięgnąć po te książki, książki, które w niektórych szkołach się nawet pojawiają jako lektury dla osób bardziej zaawansowanych, albo mogą rozwinąć czyjeś zainteresowania, jeżeli chodzi o literaturę, to już dla mnie jest trochę nie halo, bo w ten sposób, ograniczając i cenzurując to, przestajemy edukować, a to jest główne zadanie szkoły. No tak, plus ja mam wrażenie, że no jeżeli ona zostanie zakazana i wywalona z tej biblioteki, to sobie po prostu jakiś uczeń pójdzie do innej biblioteki i wykorzysta. Ogółem, jako były uczeń, wiem, że to nie jest tak, że my wchodzimy do biblioteki i uczeń przegląda cały zbiór biblioteki. Mhm. Nie, on idzie tam w poszukiwaniu konkretnej książki. Rzadko kiedy pojawia się taka myśl, że pójdę do biblioteki, żeby zobaczyć, co tam jest i wezmę jakąś książkę bez jakiegoś planu. Więc no, jeżeli nie znajdzie jej w swojej bibliotece, to pójdzie do kolejnej. I w ten sposób. I to sprowadza nam się do tego, że ta książka i tak zostanie przeczytana. Ja nie mówię, że to jest złe. Tylko bardziej chodzi mi o to, że no, jakby zmuszamy człowieka do większego wysiłku, niż mógłby mieć. I po prostu jakby utrudniamy dostępność do książek, tak po prostu. Podoba mi się twoje podejście, moje takie bardziej wysokoedukacyjne, tak. Twoje bardziej pragmatyczne, one się ładnie dopełniają. Bo ja mam, jeżeli potrzebuję jakiejś książki, nie mam jej ja, nie ma jej Zosia, nie ma jej na jakimś abonamencie, to zazwyczaj wtedy idę do biblioteki. I gdybym wiedziała, że jakaś biblioteka wkoło mnie zakazuje książek, to omijałabym ją szerokim łukiem i szukałabym gdzie indziej. Ja zawsze szukam, gdzie jest najbliższa biblioteka, gdzie najbliższa filia. Książka o bibliotece zakazującej książek i że w ogóle nie ma tam książek, to byłby
Rozumiem, że nie coś tam pomyliłam. Nie, bo ja jestem biblioteka, która zakazuje książek. Znaczy wiadomo, że to myślę, że cenzuruje, ale pomyślałam sobie o takiej bibliotece, w której w ogóle nie ma książek. I to jest sekret, dlaczego tam nie ma książek. No, więc mam wrażenie, że ta biblioteka, w sensie ta decyzja, ta szkoła, no ona działa tylko dla siebie, jeżeli chodzi o szkodę. Tylko negatywnie. Nie ma żadnych skutków pozytywnych. No, ale to jest wszystko, wydaje mi się, jednak niestety ideowe, takie, że właśnie jeżeli usuniemy ten problem, jeżeli zamieciemy daną książkę pod dywan, a najlepiej spalimy ją na stosie, to że przecież tego problemu nie będzie. Przecież nasze dzieci nie będą doświadczać tego wszystkiego, co w tych książkach jest opisane. Przecież nie spotka je nic złego. A to jedno z drugim, to jakby ktoś próbował połączyć dwa puzzle z dwóch różnych układanek. To tak nie działa. I ja znowu wróciłam jeszcze do tego tematu edukacji, bo sprawdziłam sobie w słowniku, tak, Webster's Dictionary, ale tym razem był to po prostu słownik języka polskiego PWN. Na co składa się ta nasza edukacja? Że mamy tam nie tylko naukę, czyli taki aspekt, który wydawałby się bardzo taki techniczny, liczbowy, policzalny, nie tylko wykształcenie, co daje nam jakiś taki efekt tego, co mamy osiągnąć po ukończeniu danego etapu naszej edukacji, jak już się tak rozwinąć, ale to jest też wychowanie. I jakby to, że na etapie szkolnym poznajemy różną literaturę, zapoznajemy się z różnymi problemami, to nas wychowuje i uczy też wrażliwości. Mhm. I odpuszczanie trudnych tytułów, wywalanie ich na przykład ze spisu lektur, czy cenzurowanie ich w bibliotece, bo te problemy się ze sobą łączy, jakby ja nie widzę tam żadnego światła w tunelu, to prowadzi tylko do, mam wrażenie, upadku trochę kultury tak, i edukacji. Ponieważ mam wrażenie, że jakby jednocześnie mówię, mam wrażenie i już wyprowadzam sobie taką kontrę, że może nie mam tego wrażenia. Bardziej chodzi mi o to, że książki to najbezpieczniejszy sposób, żeby nabrać doświadczenia w sprawach, które są okropne dla człowieka. Więc zabierając książki, zabieramy też doświadczenie, zabieramy wiedzę. I potem nie daj Boże. W sumie jest jakieś nieboskie? Nie daj Boże? Nie daj bycie? Nie daj bycie. Odpukać w niemalowane. To dziecko przeżyje takie doświadczenie właśnie na swojej skórze. I nie będzie umiało o nim na przykład porozmawiać. Tak, dokładnie. Bo to jest też kolejny aspekt. Jeżeli dana książka jest oczywiście, wiadomo, dobrze, są różni nauczyciele, ale jest omawiana w taki sposób właśnie wrażliwy, wrażliwy mam tutaj na myśli bardziej odpowiednik, ten angielski sensitive, omawiana w szkole, to ona tworzy właśnie tę przestrzeń do rozmowy. Przestrzeń do tego, że jeżeli nas spotkały podobne doświadczenia, to że nie czujemy się tak bardzo w tym samotni, to że te problemy dotyczą nas wszystkich i że w jakiś sposób możemy ze sobą rozmawiać i z tym się właśnie oswajać, dokładnie, tak jak powiedziałaś. I w sumie w tych książkach, no właśnie, są bohaterzy, którzy czują podobnie, przeżywają podobne rzeczy. I gdy no, takie dziecko zostanie tego pozbawione i też nie ma ze swojego otoczenia takiego potwierdzenia, że nie jest same, to ono naprawdę myśli, że to spotkało tylko jego. Tak. I to jest naprawdę... I że jest to powód do wstydu, a właśnie tak, nie udręczająca powód do myśl. Rozmowy.